Cześć moi kochani, witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Doroty i Reszty. Jesteśmy nietypowo u naszych nastolatek, u naszych córek, czyli u naszej Jadzi. I tutaj mamy obok naszą Jolę, stoi tutaj. Niestety są dziewczyny jakieś zawstydzone, nie mam pojęcia dlaczego, ale podejrzewam, że chodzi o to, że coś jest nie tak z tymi spodniami i ludzie krzyczą na ich widok już. Kiedyś coś takiego miałam w uciekinierce, więc podejrzewam, że coś jest nie tak z tym modem, ale zaraz się tym wszystkim zajmiemy. Najpierw pokażę Wam akademik, w którym zamieszkają właśnie ci, powiedzmy, uczniowie. Powiedzmy, że to są tacy studenci już. Także tutaj mamy część osób. Tutaj już widzę, że ktoś siedzi na kanapie, także tu jest jeden jakiś chłopak i widziałam, że u góry jakaś dziewczyna również siedzi już na komputerze, w sali komputerowej i jak na pewno się domyślacie, jest tutaj więcej niż standardowe 8 osób, ponieważ stwierdziłam, że wykorzystam tego moda na większe rodziny. Kto nie widział, to oczywiście u góry wyświetli się taki odnośnik do tego filmu i zostawię Wam też w opisie pod tym filmem, jak stworzyć takie większe rodziny. Myślę, że to się tak, no właśnie, do rozgrywki zwykłej za bardzo nie nadaje, ale do takich jakichś dodatkowych, dziwnych serii jak najbardziej się może przydać. Także tutaj mamy dół tego akademika, tutaj, no widzicie, miejsce wspólne, tutaj można oglądać sobie telewizję, są trzy kanapy, tutaj są stoliki, tutaj można jeść śniadania, obiady, kolacje, prawda? Tutaj taka duża kuchnia. Myślę, że będziemy sobie oczywiście zamawiać żywieniowca czy tam coś, no bo wiadomo, że nie będziemy gotować, bo szkoda czasu. Tutaj są po prostu zwykłe pokoje, takie akademikowe, powiedzmy, bez szaleństw, jakieś po prostu łóżka, komoda, nic szczególnego. A tutaj jest jeden pokój, jedynie troszeczkę większy dla naszego bogacza, czyli Franciszka Wojewody, o którego parę osób naprawdę prosiło, żeby spróbować związek między nimi. Zaraz wszystko wytłumaczę dokładniej. O, tutaj widzę, że już dwie osoby w sali komputerowej. Tutaj kolejne pokoje. Tutaj są raczej dla dziewczyn, a niżej raczej dla chłopaków. Tak, żeby wiecie, nie spali w pokojach chłopak, dziewczyna, no bo to by było takie trochę nieregulaminowe, powiedzmy. No i zanim przejdę dalej, to oczywiście też trwała w komentarzach dyskusja, czy to Jadzia ma być przyszłą mamą, czy też może Jola. Dużo osób chciałoby Jolę, ponieważ Jola jest taką, powiedzmy, imprezowiczką, ale ja właśnie sobie pomyślałam, że jako, że jest imprezowiczką, no to będzie sobie imprezowała jeszcze później, no a nasza Jadzia, jak już zajdzie w ciążę, no to będzie zajmowała się tylko i wyłącznie dzidziusiem. No także myślę, że jednak Jadzia i dużo osób prosiło, czy mógłby być związek między Jadzią a Franciszkiem Wojewodą, czyli jest to tutaj Franciszek, może rusz się, żebyśmy cię mogli zobaczyć. O, właśnie tutaj. On taki już był, zmieniłam mu jedynie kolor włosów na rudy, ponieważ no mama jest ruda, więc stwierdziłam, że to po mamie. I to jest po prostu, jakby nie patrzeć, brat naszych dziewczyn, ponieważ wiecie, ojciec Jadzi i Joli zrobił sobie potajemnie na boku dziecko z Karoliną Wojewodą i to jest właśnie to dziecko jako nastolatek. No i pytaliście mnie, czy możemy zrobić tak, że to będzie ciąża między właśnie Franciszkiem i między Jadzią, że oni niby nie wiedzą, że są rodzeństwem. I powiem Wam, że tak, stwierdziłam, że to jest bardzo fajny pomysł. Niestety nie dało się robić między nimi, wiecie, romantycznych interakcji. Dobiłam im co prawda kodem, zobaczcie, miłość. To jest właśnie ojciec Franciszka, widzicie? Ojciec. I kiedy klikniemy na Jadzie, to również. Już go szukam. To Michał również jest ojcem. A teraz zobaczcie, między właśnie Jadzią a Franciszkiem pokrewne dusze brat i mają tutaj cały różowy pasek, ponieważ kodem dobiłam im miłość na full, ale mimo wszystko nie mogli robić takich rzeczy jak całowanie czy coś, po prostu byli pokrewnymi duszami, ale dzięki zainstalowaniu moda teraz można robić po prostu tak, zobaczcie, że klikam sobie na przykład Jadzią, więcej opcji romantyczne i mam wszystko: flirtowanie, gadki na podryw, obejmowanie, pocałunki, pocałunki w szyję, pochwalenie wyglądu, gładzenie po policzku i proś o zostanie chłopakiem. No i tutaj jakieś większe dodatkowe rzeczy. Okej, więc myślę, że możemy już przestać gadać i ruszyć dalej, ale jeszcze coś Wam pokażę, że postanowiłam właśnie odjąć im tę miłość, ponieważ chciałam to zrobić w ramach testu. No i wiecie, po prostu dodałam to kodem, więc odjęłam to, żeby mogli się naturalnie w sobie zakochać. Oczywiście od razu powiem, że oni się po prostu nie znają, nie wiedzą, że są swoim rodzeństwem. No i wiadomo, po prostu zakochają się
Wbrew temu, że generalnie nie powinni. No możecie się już wszyscy rozchodzić, słuchajcie, bo ja chcę popatrzeć, jak tutaj się będzie im żyło właśnie. O, zobaczcie, podeszła do niego pogadać z nim. Coś mu pokazuje na telefonie. Oj, bieg Michał! Zobaczcie. Powiedzmy, że to nie był on, bo bardzo by to był niewskazany. Dobrze, podejdziemy sobie tutaj, zobaczymy, co tu się dzieje. Jakaś nastolatka usiadła, usnęła tutaj właśnie na ławeczce. Myślę, że tutaj Jola, pokaż nam się, Jolu, może zamówi tutaj żywieniowca, zatrudni obsługę, żywieniowiec wegetariański, a tutaj zamówimy obsługę, żywieniowiec normalny. Zapalimy sobie tutaj może, chociaż może lepiej nie, może lepiej nie kusić losu. Także zobaczcie, no myślę, że to będzie fajnie wyglądało, tak dużo właśnie ludzi w jednym domu. Na pewno nie będę nimi grała, będę się starała grać naszymi postaciami Jadzia, Jola i Franciszek, a reszta to niech tam sobie żyje, prawda? Mam nadzieję, że nikt nie umrze, że wszystko będzie dobrze. Więc tak to właśnie wygląda. Myślę, że całkiem fajnie to wygląda ogólnie jako budynek do pogrania sobie. Tak wygląda z oddali. No, chyba już prawie wszyscy weszli do środka. Już tutaj dzwoni to dyrektor, no bo dzisiaj niestety spierdzieliliśmy ze szkoły. No, tak wyszło, słuchajcie. Myślę sobie, że dzisiejszy odcinek właśnie w dużej mierze poświęcimy takiemu graniu w studenckie życie. Wiem, że był taki dodatek do Sims 3. Ja niestety nie miałam okazji w to grać, więc nie wiem, jak to wyglądało. Ale tutaj sobie poudajemy, że mamy taki, wiecie, akademik i tak dalej. Myślałam sobie, żeby tutaj gdzieś dokupić może takie maty do tańca, może tutaj na dworze, słuchajcie. I tutaj będziemy, wiecie, imprezować wieczorami. Dużo takich fajnych rzeczy jest właśnie w dodatku. Spotkajmy się, takich, wiecie, imprezowych. Także pokażmy właśnie wszystko. O, tutaj są takie, widzicie, takie te do tańca. Może właśnie takie kartony, wiecie, to będzie takie, wiecie, po prostu, że zrobili sobie coś z niczego, jak to studenci, także postawimy sobie może właśnie to. Tutaj może taką konsolę DJ-ską, tylko ta ławeczka mi tam przeszkadza. No to może musimy tą biedną dziewczynę stąd eksmitować. Nie wiem, czy tu nam się zmieszczą dwie. Nie za bardzo, więc tutaj położę tutaj jedną, tutaj drugą. Nie chciałam tego kodu, wiecie, używać. Mam nadzieję, że ona teraz się wydostanie stamtąd. Chyba tak. W ogóle strasznie u mnie dzisiaj grzmi. Boję się trochę, że chociaż może za duża ta konsola, taka, wiecie, może taką małą, bez szału, wiecie, żeby było. Nie tak. No wiecie, o co mi chodzi. Na pewno wiecie, o co mi chodzi, żeby nie było tak na bogato, bo to ma być takie studenckie, prowizoryczne, takie ognisko duże, żeby można było się też ogrzać przy nim. Tutaj. Nie wiem, czy to jest takie zwykłe ognisko, chyba nie, bo tam to jest w ucieczce w plener. Musimy sobie to kupić, wiecie, takich różnych właśnie studenckich rozrywek. Gdzieś tutaj może sobie powiesimy te rzutki. Tutaj się mieszczą rzutki, więc tutaj je powiesimy. Tak jak mówię, musimy tutaj dodać więcej rozrywki. Mówiłam o tym właśnie, że u mnie grzmi i boję się, że mi wyłączą prąd, więc mam nadzieję, że to się nie zdarzy. Tutaj może piłkarzyki. W sumie po co nam te doniczki? Nie będziemy nic tutaj sadzić, bo studenci, no gdzie studenci będą sadzić? Także też na dworze może nawet ze dwa te stoły do piłkarzyków. O, myślę, że to będzie właśnie takie podwórko studenckie. Tak mi się zawsze marzyło, że jak będę studiowała dziennie, to tak będę spędzała czas. No ale jak wiecie, ja nie studiuję dziennie. Tu jest jeszcze taki przenośny bar. O, tu może będzie ten, może będzie lepszy. Tak, więc tutaj sobie postawimy ten barek. No to w sumie tę ławeczkę tutaj też gdzieś przeniosę w inne miejsce. O, może tutaj, a barek tutaj. No widzicie, no i już od razu bardziej studencko. A tu jeszcze chciałam zrobić z dodatku, a właściwie z pakietu ucieczka w plener jeszcze zobaczyć. Bo tutaj znowu były takie fajne ogniska, wiecie, do pieczenia kiełbasek. O, tutaj są właśnie, więc tutaj będzie można sobie piec jakieś kiełbaski, jakieś, wiecie, takie różne rzeczy. Pianki, o, to mi się tak kojarzy mega studencko. Okej, myślę, że możemy rozpocząć. Na razie mamy godzinę 15, więc jeszcze może trochę za wcześnie na imprezy. Zobaczymy, co tam robią nasze dziewczyny. Tutaj stoi nasza Jola. Z kimś się chyba będzie chciała zapoznać, z jakąś dziewczyną. Jadzia. Jadzia stoi tutaj. Z jakimś chłopakiem gada, ten też taki, wiecie, nie najgorszy. Ogólnie to są oczywiście ludzie pobrani z galerii na szybko. A co tam robi nasz Franciszek? Franciszek idzie na dół, chce z kimś tam rozmawiać, pokaż zdjęcia. Także widzicie, no wszyscy się jakoś powoli zapoznają. Tutaj może sobie zatrudnimy obsługę DJ,
DJ Gwiazda niech będzie. Tutaj też jakiegoś miksologa, zatrudni miksologa z takiego, wiecie, studenckiego budżetu. Tutaj może rozpalimy ognisko i to też. Nie wiem, czy ten miksolog, nie miksolog, tylko czy ten DJ został zatrudniony. Wydaje mi się, że nie, bo za szybko to naklikałam. Także Franciszek, wiecie, taki, o, powiedzmy, że on jest taki, wiecie, bogaty, jak to bywa właśnie w takich, wiecie, różnych książkach, które ja nałogowo czytam. Taki bad boy. No wiecie, bogaty, wszystko mu wolno, wszystko może, wszystkie dziewczyny jego. O matko, przypiech się trochę. Współczuję ci, Franciszku. No to rozpal jeszcze raz, tylko teraz bardziej ostrożnie. No, teraz już lepiej. Mam nadzieję, że Matko Święta, barman, wampir. Dostałam przerażenia. Więc tak. No więc myślę, że zbliża się wieczór i będziemy sobie tutaj imprezować. Tylko niech ten DJ przyjdzie. Zaczniemy sobie tutaj wszyscy może tańczyć. Wchodzi i nasza Jadzia. Bo wcześniej jej nie było jeszcze na naszej parceli. Tylko przed DJ Gwiazda się zbliża. A ja się martwię o te grzmoty. Sprawdziłam właśnie pogodę. Jest żółte ostrzeżenie. Burze z gradem. Więc mam nadzieję, że ojej, że zdążę właśnie przed tym rozwojem całej burzy. Franciszek oparzony, zobaczcie, tutaj ludzie tańczą przy ognisku. No właśnie o to mi chodziło, właśnie o taki był zamysł tego wszystkiego. Tutaj jakieś jedzonka pochowam do lodówek. Jakieś chyba się festiwale rozpoczęły, ale my mamy lepszy festiwal. Wszystko do lodóweczki, żeby się nie popsuło, żeby nasi studenci mogli sobie jeść. Jadzia na komputerze, ale myślę, że mogłabyś tutaj przyjść, zobacz na dół i pospędzać trochę czasu. Może tutaj nawet potańczyć byś mogła. Tańcz. Oj, znowu te konfetti. Jola, również myślę, że możesz potańczyć. No i myślę, że może wkroczyć do akcji tutaj Franciszek. No i ogólnie jacyś losowi ludzie też niech tutaj tańczą. Tutaj ktoś niech dorzuci opał. Może nie ta dziewczyna, bo ona będzie tańczyła. To może jakaś taka dziewczyna. Dorzuć opał. No i właśnie tak mi się podoba. Nie wiem, czy taki dodatek kiedyś powstanie do Simsu, wiecie, jakieś studenckie życie, no ale powiedzcie, czy nie byłoby fajnie tak sobie pograć z takimi właśnie studentami. Tutaj jakiś chłopak siedzi, pali coś, więc niech ja go zlokalizuje. Pierwszy. Więc niech tutaj sobie właśnie. A on właśnie o to mi chodziło, właśnie. On sobie tutaj piecze pianki. No czyż nie jest fajnie? Zobaczymy te nasze dziewczyny, jak im idzie taniec. Oj, znowu jakieś konfetti i coraz większe grzmoty u mnie. Nawet zobaczcie, pani żywieniowiec się zabrała za tańce. No nie wiem, czy mi się to podoba. Myślę, że to jest ta pora, w której. O, tam to jakieś pompeczki. W której nasz Franek może by tak. Oj, ale jemu się siku chce. No to nie będziemy cię skazywać na to, że się zesikasz w majtki. Leć tam, wiesz, z jakąś blondy chciał gadać. No nie. Niech idzie się wysikać. Taka muzyczka totalnie simsowa. Jak się wsłuchać w nią? No, podoba mi się, podoba mi się. Tutaj Jadzia, zobaczcie, jaki popisik. Widzę, że zadowolona w tym swoim studenckim życiu. Nie, no, powiem wam, że nawet mi się podoba to, co tutaj mi się udało zrobić. Bo właśnie coś takiego mi się marzyło właśnie. Tutaj może, o, ktoś tutaj przyjdzie, może Franek. Może zamówi drinka dla. Oj, a nie ma już tej Jadzi? Już jej nie zna? No trudno. No to może dla siebie chociażby. Zamów drinka ulubionego, niech będzie. Szkoda, że tak nie da się, wiecie, dla grupy, żeby dla wszystkich zrobił. A później może już zagada właśnie Jadzie. O, to jakiś blondyneczek też ją tutaj zarywa. Przyjaźń pogróbku. Najpierw się zaprzyjaźnimy z nią, wiecie. Taka trochę nieszczęśliwa miłość, nie? Bo wiecie, no bo to jest rodzeństwo. Oni o sobie nie wiedzą. Myślę, że w którymś tam momencie, jak już zajdzie w ciążę, to się dowiedzą. Albo ona się dowie i ucieknie. Może tak, może tak. A on będzie jej szukał. On nie będzie wiedział, o co chodzi. Tutaj zobaczcie, jaką mamy dziwną różową paniusię. Oj, znowu. Już się powoli ciemni. No i niedługo będzie już taka, wiecie, noc. Tu nam przygasa ognisko. Tu jakąś tą dziewczynę poprosimy, żeby dorzuciła opał. I tutaj też, żeby rozpaliła. Oj, widzę, że nasz Franciszek bardzo z wszystkimi romansuje. Czyli tak jak mówiłam, taki zupełny, wiecie, że każda dziewczyna go chce. O, coś takiego. Tutaj drineczek stoi, może byś chciała wypić.
idzie i nasza Jadzia tam. Natomiast Franciszek idzie gdzieś do domu, także duży rozgardiasz tu jest wszędzie. Nie wiem, czy mogłabyś tutaj kliknąć na przykład rzuć wyzwanie Simowi albo nie, bo to wyzwanie to jest, wiecie, że ona potem jest smutna jak przegra. To może graj z... O, właśnie z Franciszkiem. Może tak się będą poznawać przy okazji gry. On tam już idzie, więc nie wiem, czy idzie sobie właśnie grać, czy to nie o to chodzi. Tak, już tam się zbliża i teraz czeka właśnie na nią. Tak, całą noc na imprezy. To jest właśnie to, tylko że Jadzi chce się troszkę siku. Może właśnie nasza... O, oni niech sobie gadają. Może tutaj naklikam im przy okazji, żeby przy okazji rozmawiali. Popraw humor, pochwal. Szczerze było? Opowiedz porywającą historię. Ostatnio wiem, że mi pisaliście, że za bardzo, wiecie, z grubej rury jadę, jeżeli chodzi o rozwijanie miłości, więc dzisiaj się postaram bardziej robić to, wiecie. Ojej, może Jola tego poderwie, słuchajcie, ten jest fajny. Opowiedz porywającą historię. Fajny taki, wiecie, w okularkach, taki cwaniaczek. Ten. Więc może właśnie też Jola będzie tutaj, wiecie, w swoim żywiole. Jola właśnie jest taka imprezowiczka, a Jadzia zawsze mi się wydawała taka bardziej... O, pokaż się, Jadziu. Taka bardziej właśnie, o, taka bardziej kumpelka, taka miła dziewczyna, przyjemna, delikatna, nie taka szalona. A jak to w życiu bywa, wydaje mi się, częściej takie dziewczyny kończą w ciąży niż takie, wiecie, imprezowiczki. Tutaj mamy jakiegoś gościa, jakaś kobietka do nas przyszła, nie wiem... Co to, kto to? Może tutaj ktoś ją zagadnie, jakaś przypadkowa dziewczyna. Oj, to jest jakaś staruszka już chyba, zobaczmy. Nie wiem, czemu mi się to nie wyświetla. W każdym razie, o, dorosła. No to przyjazne powitanie. Czemu nie, jak przyszła, a może wiecie, może było za głośno. Może było za głośno i wiecie, i ludzie się wkurzają, oburzają. O, tutaj Jola, widzę, zagadała, ale poszła. Jola tam, wiecie, nie lubi się ograniczać. Tak myślę, oj, były tam jakieś rozmowy, ale Jadzia leć, dobrze, Jadzia, leć do kibelka szybciutko. Widzę, że impreza się skończyła już o 22, no trudno. Oj, i nasz nawet barman też już poleciał. W ogóle to jest piątek, więc impreza mogłaby trwać dłużej. Może ktoś zamówi kolejnego DJ-a, ja tak myślę, więc zamówmy sobie obsługę może teraz zawodowca, a jakaś kolejna dziewczyna niech tutaj zamówi... Słuchajcie, właśnie miksologa. Myślę, że jedzenia też nam będzie trochę brakować, bo mamy tyle, a tutaj w tej lodówce myślałam, że to jest w każdej to samo. No tak, to samo. Więc już wszystko zostało pożarte. O Matko Święta. No to tutaj sobie zatrudnimy jeszcze jednego żywieniowca. Może teraz wegetariańskiego, bo ten ostatnio mi jakoś nie przychodził, ten zwykły żywieniowiec. Oj, tutaj zobaczcie, Jola już z kolejnym jakieś w ogóle pierwsze kontakty. No ta Jola to jest szalona. Zlała go trochę, widzę. Jadzia, wysikałaś się? Tak. Idzie na dół, ludzie widzę zmęczeni. Tam właśnie on spał, ten Franciszek. Pokażę wam, zjedz to chili, to jakieś stoi wolne. Franciszek, jako że wiecie, jego mama jest bardzo bogata, światowej sławy modelka, już wam pokazuję. O tutaj Karolina Wojewoda. Pokaż się, o tak. Tak, ona jest bogata, więc załatwiła mu pojedynczy pokój z dużym łóżkiem. Czy to coś znaczy? Kochani, zobaczymy, może jakieś figle się tutaj pojawią. Tak, myślę, że jest to możliwe. Dobrze, kochani, nasze studenckie życie tutaj kwitnie. Jest już późno, coś sobie jedzą, zaraz pewnie się rozpocznie kolejna impreza. O, już mamy kolejną DJ-kę. Taką tym razem... No fajna, tak jakoś nawet fajnie ubrana. I czy mamy kolejnego żywieniowca? Owszem, mamy również. No i myślę, że tak, będą sobie imprezować. A ja w tym czasie pojadę i zobaczę, co tam słychać u naszej Dorotki kochanej oczywiście. No i kochani, jesteśmy właśnie w tej rodzince. Widzę, że nasz dziedziuniek płacze, więc może Patryk jako przykładny tatuś pójdzie i tutaj ulula tego naszego synka. Synka, tak? Z tego co pamiętam, to jest Bartek. Gawosz, może kołysz, podrzucaj, wiecie, musimy się z nim troszeczkę zaprzyjaźnić. Dorota pije sobie wodę, no i po ciąży całkiem chudzinka, ale gdyby chciała, to generalnie może tutaj Bartek wrócił ze żłobka. Może sobie tutaj popływać. Co? Powiadomienia o przeprowadzkach. Nie wiem za bardzo, o co chodziło z tymi powiadomieniami o przeprowadzkach. Wydaje mi się, że to przez tego moda, którego pobrałam właśnie. No kurde, brzmi niesamowicie. Ja tu się boję burzy, naprawdę strasznie się boję.
bo tyle się nieraz naoglądałam takich, wiecie, różnych, o, jak coś się pali w burze albo coś, nie wiem, to mnie przeraża. Nie wiem, jak to będzie. Może zaraz będę musiała wszystko powłączać i się schować. Dobra, Patryk z naszym Bartkiem tutaj widzę wszystko dobrze. Jak się nasz dzidziuś uśmiecha. Tutaj mamy ten pokoik zrobiony taki na fioletowo. A czemu my nie mamy świateł tutaj? Czemu tu się nic nie świeci? Słuchajcie. Włącz wszystkie światła. Automatyczne przełączanie wszystkie światła. A tutaj dlaczego nie mamy w ogóle żadnego światła? Po prostu chyba żadnego tutaj nie kupiłam. Myślę, że kupimy sobie taką chmurkę. O, lubię tę chmurkę właśnie dla dzieciaczków. Ale też sobie zrobimy, a pokaż się, też sobie zrobimy automatyczne przełączanie wszystkie światła, bo jak śpi, to po co ma go razić? Także tak jak mówiłam, pokój jest taki fioletowawy i myślę, że to całkiem fajnie wygląda. Mimo, że to jest chłopczyk, no bo wiecie, no, fioletowy to myślę, że i dla takiego dziecka, i dla takiego się nada. Chodź tutaj, Patryk, zmienisz brudną pieluchę. Ja szukam naszej służącej, bo coś jej tutaj nie widzę. A, widzę ją. Idzie właśnie zmienić chyba tę pieluchę. Nie, do siebie idzie chyba. Tak mi się wydaje. Nie, coś idzie paluchem, tylko sprawdzać, że Patryk zmień tą pieluszkę. Dorota, czy czuje się dobrze? Gra już na konsoli, słuchajcie, już się skończyło pływanie, bo chciałam tutaj właśnie, żebyśmy robili bara-bara w wannie z hydromasażem z Patrykiem. A ja wam powiem troszeczkę o tym modzie, który właśnie pobrałam. Właśnie, tutaj dokupiłam komputer, żeby wam móc to pokazać. W ogóle zobaczcie widok przez okno. O, Matko Boska, super to wygląda. Tutaj właśnie, jak zainstalujemy tego moda, chciałam tutaj serdecznie podziękować za przesłanie mi po prostu linku do bezpośrednio do tego moda. New YouTube, zawsze mam problem z wymową tego niku, wiecie o tym, ale dziękuję Ci serdecznie. W każdym razie teraz Wam szybciutko pokażę właśnie, ile tu jest różnych fajnych opcji, także na przykład możemy sobie zrobić karierę i możemy wszystko ustalić. Kurde, za każdym razem to się cofa. Możemy ustalić wszystko, od sprzątaczki do klubów, garderoby, wszystko możemy sobie pozmieniać. Tutaj właśnie jest ta ciąża i tutaj mamy chyba inna ciąża? Nie pamiętam. Nie tutaj. Ale w każdym razie, zaraz wam powiem. W tym MCUchu jest coś takiego jak bara-bara interakcje. I tutaj możemy pozwalać na kaziroctwo, dzięki czemu właśnie Franciszek i Jadzia mogą razem się podrywać. Pozwalaj na interakcje z nastolatkami. O dziecko par tej samej płci, to jest to już chyba możliwe przez tą aktualizację z kiedyś. Pozwalaj na poligamię, bara-bara bez zobowiązań, staraj się o dziecko dla emerytów. Nawet jest coś takiego w ciążach, tylko po prostu trzeba sobie po kolei oglądać to, kombinować. Czemu nie poszli do tego jacuzzi? Część po prostu naradzają teraz przed tym barabara? Nie wiem. Po prostu można sobie ustawić coś takiego, że nawet robiąc barabara jest ileś tam procent zajścia w ciążę. Więc to jest taka totalna niespodzianka już wtedy, czy się uda, czy się nie uda, nawet przy barabara. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Widzę, że się kiziają bardzo. Ale czemu nie chcecie przyjść do tego jacuzzi, które było drogie i myślę, że byłoby fajnie, gdybyście jednak przyszli. Chodźcie. O, jakieś wyznania miłosne i w ogóle. Wiem, że mamy rozwieść naszą Dorotkę i wziąć ślub z Patrykiem, ale myślę, że to jeszcze nie dzisiaj zrobimy. Jakie w ogóle muzy lecą. To i to tak się drze, to sobie może wyłączymy. Ta maszyna troszeczkę denerwująca, ale wiecie, mamy ten klub właśnie, w którym gramy w takie gry, wrzutki i tak dalej, więc nie będę tego usuwać. O, zobaczcie, będzie Barabara. Jakicy romantyczni. Matko Święta, Patryk na Dorotę w las. Matko Boska. No niby można, ale przecież myślę, że on jest, może być trochę ciężki. Jakby mi mój chłopak usiadł na kolana, to nie wiem, czy bym to przeżyła, bo ja jestem dużo, dużo, dużo niższa i w ogóle. I zatem też lżejsza. Wciąż się tam jeszcze coś dzieje. Druga 45. Oj, nasz Bartuś tutaj sobie leży. Pani tutaj, opiekunka, go wiecie. Kizia Mizia, to nie jest opiekunka, tylko ta służba, po prostu służba. Chyba, o właśnie, po wszystkim już. No, ho, ho, chyba było nieźle, nie? Mam nadzieję, że Wam się podobało.
Oj, tutaj co mamy? Barabara w wannie z hydromasażem. Czy w tej wannie jest tak gorąco, czy to Dorota jest tak rozgrzana? To podstępne pytanie, bo prawdą jest jedno i drugie. Co ty, Dorota, zasnęłaś? Nie, myślałam, że może zasnęła tutaj w tym jacuzzi, ale nie, pocałuj, tak. Możesz iść go pocałować, a gdzie on jest? Sika. No to niech ciebie sika, chłopak. Ogólnie, jak wiecie, nasz Patryk rzucił wszystko i zaczął. O, jak sobie ładnie przelewa. I zaczął po prostu mieszkać i cieszyć się szczęściem rodzinnym z naszą Dorotą. Zatem musimy sobie jakoś zarabiać pieniądze. Mamy 88 tysięcy, dużo, ale wiecie, no, mogłoby być więcej, prawda? Zobaczymy, na ile ma nasza Dorota rozwinięte programowanie sporo, umiejętności literackie sporo, bo mogłaby na przykład pisać książki. Patryk się zbliża i będzie chyba buzi buzi, a później właśnie Dorotką wypróbujemy pisanie książek. Ona też może malować, bo też ma chyba jakiś tam duży poziom malowania. Zobaczmy to. Oj, jest buziak. A tutaj, gdzie to jest malowanie? Nie widzę, jestem ślepa. A, bo to Patryk. Dorota ma dużo, dużo więcej umiejętności. I malowanie, malowanie, poziom 7, więc też nie najgorzej. Akurat tutaj gdzieś przyszła oglądać jakieś sporty, no to może napisz książkę z gatunku romans. Książka będzie nazywała się Kochaj mnie raz. Patryk oczywiście myśli o Dorocie i w ogóle o jakieś pompeczki, on wiecie, dba o formę jak najbardziej. Tutaj leżą nasze klocki, ale nie chowamy ich, chociaż ta tutaj ta jedna może nam schować, bo tak sobie chciałam, żeby nasze dziecko mogło sobie wyjść na dwór, jak już podrośnie i pobawić się kolocuszkami. Zobaczcie, ile on ma już rzeczy w tym pokoju. Ma nocniczek, ma stoliczek, ma domek, misia, kotka, tutaj tablet, już stoliczek do rysowania, wiecie, wszystko na zaś z tych pieniędzy, które Patryk jeszcze wcześniej miał. Książka powolutku idzie do przodu, ale jeszcze troszeczkę, więc poczekam. I książka została napisana, jest w wyposażeniu, wystarczy kliknąć w skrzynkę pocztową. Dobrze, ale najpierw nasza Dorota tutaj pójdzie zrobić siku, skorzystać i też coś sobie zje. Zobaczymy, czy mamy coś w lodówce. Otwórzmy. I w lodówce mamy rybne taco, więc weź sobie porcję, tak? No i zobaczymy, gdzie ta nasza skrzynka. Gdzieś tutaj w oddali. Tu. Więc wydaj o jakieś tutaj jeszcze cheaty, zobaczcie. Ukryte rodziny, wezwij Sima, uczłowiecz wszystkich kosmitów, chyba tutaj uczłowiecz wszystkich wampirów, włącz sprzątacz związków, ustaw wszystkie style chodu. Lepiej nie. Słuchajcie, lepiej nie. Wydajmy własnym sumptem Kochaj mnie raz, to jest romans. I właśnie wydała. I nie wiadomo, ile będziemy dostawać. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę. O, 8 dostaliśmy. Nie ma szału, ale niech będzie. Co to za gostek tutaj u nas? Antoni Kluczyk. To jest ten taki, co był dla nas niemiły kiedyś. A pociul, ty tu przyszedłeś. Zaraz go wyprosimy. Wyproś go. Mówiliście mi, że on flirtował z moją sprzątaczką. Boże, jak się łyska. Więc wolę go tutaj, żeby go tutaj nie było. Patryk sobie śpi, a my teraz jeszcze zerkniemy, co słychać u Oliwki. Jesteśmy u naszej Oliwii, czyli również jednej z córek Dorody, która wyprowadziła się, aby prowadzić sama sklep. Tu jest jej mini pyci mieszkanko. Pisaliście mi, żeby jej to mieszkanko powiększyć, że jest smutne i biedne, ale wiecie, ona dopiero rozpoczyna swoje, takie jakby powiedzmy, życie na własną rękę. Nie bardzo chciała wyciągać pieniędzy od Patryka, który jakby nie jest jej ojcem, tylko takim, wiecie, po prostu mężczyzną jej mamy, z którym jakiejś takiej dużej zażyłości nie ma. Zatem będzie chciała raczej na wszystko sobie zapracować sama. Kupimy sobie tutaj manekiny, ponieważ bardzo bym chciała, żeby ona miała taki, wiecie, trochę butik z ubraniami, więc kupimy sobie tutaj ze 2-3 kobiece. Nie wiem za bardzo, jak to, wiecie, porozkładać, więc tak. No tak, powiedzmy na odpierdziel się tutaj walnę. Może tutaj jeszcze właśnie przy okazji tych kobiet, to tutaj dam takie dla dziewczynek. Już się wystraszyłam, że mi to zniknęło. Tutaj może jeszcze jedno dla dziewczynki. O właśnie. A tutaj sobie ustawię dla mężczyzn, chociaż wiecie, że nie za bardzo lubię męskie ubrania i nie za dużo ich mam. Tutaj sobie postawimy jeszcze. O, może jeszcze jednego. O, i co jest grane? Więcej kasy nie mamy. A czy mamy jakieś pieniądze własne, fundusz rodziny? Tak, więc prześlemy sobie tutaj z 10 tysięcy. Co? Nie można? Aha, przepraszam. Już widzę mój błąd.
w tę stronę, więc 10 tysięcy pójdzie, potwierdź przelew. I tutaj może właśnie jeszcze jednego mężczyznę, tak jak mówię, nie wiem ile tych manekinów może być jednocześnie na parceli, bo wiem, że nie jest tak, że można sobie stawiać w nieskończoność. Dobra, myślę, że wystarczy. Tutaj może jeszcze jakieś, no nie wiem, coś by się przydało jeszcze do sprzedawania. Może być jakieś drobne rzeczy dla dzieci, tutaj jakieś perfumy jeszcze stoją. No i co tu jeszcze można by... Może jakieś takie właśnie tutaj lustra postawimy. Nie wiem, czy to na sprzedaż, czy to do przejrzenia się, może jeszcze jedno. Nie wiem, powiem Wam, tak na szybko to robię. Może następnym razem, przed następnym odcinkiem się bardziej postaram. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale nie było mnie na kanale parę dni. Zrobimy jakieś takie, wiecie, losowe ubranie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bo być może zmienimy sobie po prostu w kasie. No i nie było mnie parę dni, ponieważ byłam chora i stwierdziłam, że nie chcę Was męczyć takim, wiecie, zasmarkanym, zachrypniętym głosem i stwierdziłam, że odpuszczę sobie za 2 dni. Ale było mi tak przykro, kiedy nie wstawiałam żadnych filmów, co chciałam, do czego ja w ogóle dążyłam, tym moim przemyśleniem. Już sama nie wiem, ale chyba po prostu do tego, że nic szczególnego tutaj... Co to było? Co to było? Nic tutaj szczególnego nie przygotowałam. Coś mi tutaj buczało, chyba ten neon, Boże, jak się wystraszyłam. Nic szczególnego nie przygotowałam, po prostu takie, wiecie, weszłam i zaczęłam grać, o tyle. Stwórzmy strój losowy, codzienny. W sumie fajnie, nawet nie najbrzydziej to wygląda. Może następnym razem stworzę jakieś stylizacje z moich rzeczy, z modów. Tutaj też może zrobimy oficjalne, bo tutaj taki strój. No, po co, wiecie, jakoś na bardzo szaleć. Niech będzie tutaj też codzienne dla dziewczynki i dla dziewczynki stwórz strój codzienny. Zobaczymy, co nam tutaj stworzyło. Tutaj taki komplecik. No, niech będzie. Może ktoś to kupi. Może to nie są zbyt wybredni ludzie. Tutaj dla chłopczyka też stwórzmy strój losowy codzienny i wreszcie również. No, także tutaj mamy dla chłopczyka, dla mężczyzny i kolejne dla mężczyzny. No, style są, powiem Wam, zabójcze. Myślałam, że tu są może rzęsy, ale to są takie straszne, straszne oczy. No, tak, no i może otworzymy sobie ten sklep dzisiaj. Otwórzmy, zobaczymy, czy ktoś przyjdzie, czy ktoś coś kupi. Na razie nie widzę, żebyśmy mieli klientów. No, szkoda, ale czekamy. Może ktoś się pojawi. Tutaj jakiś mężczyzna idzie, czyżby do nas... No niestety, wrócił się. Tu jakaś gościóweczka, może ona by chciała zrobić jakieś zakupki. Może na następny raz przygotuje, wiecie, po prostu manekiny ubrane tak elegancko. Jakieś eleganckie sukienki i w ogóle tutaj powitamy naszego pierwszego klienta. Powitaj klienta, kto tutaj do nas idzie. Jakaś dwójka ludzi jeszcze. Dziwnie są ubrani, więc może lubią takie dziwne style. Tutaj też ktoś idzie. Przypominają mi się te czasy, kiedy właśnie Dorota tutaj pracowała w tym sklepie. O, zobaczcie, przymierzył. Zatrzymajmy i zobaczmy. No co, nie jest najgorzej, mi się wydaje, więc zagadajmy go. Może kupi, a zobaczymy, co się stanie, kiedy kliknę to. Ale patrzcie, ten mod jest naprawdę super, bo kiedy klikam na niego, to od razu widzę, że on jest dorosły, że nie ma małżonka, że nie ma domu i nie ma dzieci, więc to jest fajne na przykład, kiedy gracie w 100 dzieci i nie chcecie na przykład rozbijać jakiejś rodziny, no to wtedy fajnie, bo od razu to widzicie. Powitajmy też tego klienta. Tutaj też ktoś kolejny się przebrał, zobaczcie. No ale co, nie pokazało się? Widać było, że się przebierają, ale się nie przebrali. No, ta kobietka też przymierzyła ten strój. Tak to właśnie wygląda. Tu mężczyzna coś ogląda, może dla swojej żony. O, ten też przymierzył tę koszulę i te spodnie w prążki. Oliwia już ledwo żyje ze znudzenia, ale wreszcie mamy pierwszego klienta, więc podliczajmy go. Chodź, Oliwia, podlicz. Nie wiem, co on sobie tutaj owidział, żeby sobie kupić. Nie mam pojęcia. Co? Ten strój dla chłopczyka? Nie mam pojęcia, czy to to. Może ma jakiegoś synka. Zobaczymy, czy to jest właśnie... A nie, dobra, nie będziemy już nic kombinować z nim. No, cała mamusia jak pracowała. Fajnie się grało w ten sklep, ale kiedy się już miało, wiecie, wykupione takie różne dodatkowe cechy, że szybsze podliczanie, szybsze, wiecie, znaczy częstsze kupowanie przez klientów. A tak, to wiecie. Oj, czy ja dobrze widzę? Tak właśnie myślałam, z oddali widzę naszą mamę. Tak, więc nasza Dorota tutaj biegnie, więc może poprawimy albo poprosimy ją o wspólne spędzanie czasu. Tylko nie wiem, czy już podliczyłaś tego klienta? Oj, kolejny coś kupił. Oj, co się stało z tymi włosami? No i nie podliczyłaś tego, dlaczego to zrobiłaś. Teraz biegnie do tej mamy, więc nie wiem, czy zdąży
zdążą tutaj wrócić, zanim ci klienci się rozmyślą. No siema, siema, mamo. Czy przyjdziesz z nami do naszego sklepu? Dobrze, mogę spędzić z tobą trochę czasu. Dobra, to szybko wracaj do sklepu, Olivia. Myślałam, że może ta Dorota pójdzie za nami, ale widzę, że nie bardzo. Ten się już wkurzył. Ale mamy kolejnego klienta. Gdzie on jest? Tutaj, ten z brodą, więc coś kupi ten z brodą, więc podliczymy go. Ten to już chyba nie ma szans, bo już jest cały czerwony. Chociaż może by się. O, no już się właśnie zezłościł. 218 zarobiliśmy. Ciekawe, ile kosztuje teraz, żeby uzupełnić ten strój. 175. Tutaj klikniemy sobie, może będzie się dało wreszcie. No, o, podejdź tutaj razem. Mamy już godzinę prawie 20, już 20. Zarobiliśmy 436, więc średnio na jeża wam powiem, ale nie jest źle, cena jest całkiem spoko, ale dużo się trzeba naratać przy tych klientach. Ta w majciochach do sklepu przyszła, kurze se, co na to duchę. Nie jest źle, ale też nie ma rewelacji. Czy ta Dorota idzie? Chyba biegnie do nas, dobrze. Czy ktoś coś jeszcze kupi, czy to już jest koniec? Bo jeżeli już nikt nic nie kupuje, to ja bym chciała ten sklep po prostu zamknąć. Dobra, sklep zamknięty, 436. Może kiedy nas się wprowadzi Oliwia, będzie, wiecie, lepiej, będzie nam pomagała. Jest Dorota, a ty gdzie idziesz? Na górę. No to naszą mamusię też zawołamy tutaj na górę. Jakieś metki lecą. Podejdźmy tutaj razem. Mamusia nam wzięła jakieś brudy i posprzątała. Trochę wstyd, tutaj coś leży, jakieś point de mer, to schowamy. Dobra, kochani, Oliwia jest już zmęczona po ciężkim dniu pracy, więc ona po prostu kładzie się później spać. Jeszcze na chwilkę zajrzymy może do Jadzi. Oj, zobaczcie, co ja widzę, co ja widzę. Jest rozmowa między Franciszkiem a właśnie Jadzią, więc poprawmy humor. No nie, jakieś się minusy się jeszcze pokazały. Kochani, myślę, że odcinek będę kończyła. W przyszłym odcinku musimy koniecznie zajrzeć, co się dzieje u naszego Michała również i u innych różnych postaci i tak dalej, bo no bo wiecie. O nie, ma dosyć damski głos. Muszę to poprawić, no ale wiecie z mojego tutoriala, że niestety jak są takie duże rodziny, nie można edytować simów w kasie. Także jak się już wyprowadzimy, wiecie. No zobaczcie, jakaś kolejna studentka do nas przyszła, tutaj wszyscy w jakichś kurde bokserkach i w ogóle. Także jest już po imprezie, widzę, że w miarę to jest wszystko posprzątane, nie ma syfu, nie jest źle, zobaczymy jak tam u góry. U góry widzę, że wszędzie te ludzie łażą, tutaj wszystkie komputery zajęte, także pewnie afery o komputery są. I co? I dopiero w kolejnym odcinku. Zwykle. Na czym skończyłam, ponieważ przerwał mi telefon, ale musimy sobie tutaj, tak jak mówię, poflirtować, troszeczkę pokażmy mu zdjęcia, powygłupiajmy się może, takie rzeczy, wiecie, i będziemy po prostu w przyszłym odcinku jakąś taką ciążę tutaj kombinować. Ojej, ojej, coś widzę, coś wam pokażę. To się nazywa studenckie przebranie. O nie, co to ma być? Dlaczego ona jest tak ubrana? Zobaczymy, czy ona gdzieś pracuje, czy co? Nie, nie wiem. Dlaczego chodzi przebrana za hotdoga? Ale to są studenci, tego nie ogarniemy, prawda? Gdzie ty jesteś? A, idziesz dopiero po schodach. Okej, nie przedłużając, to już koniec dzisiejszego odcinka. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym filmie. Postaram się dzisiaj na Facebooka wstawić rozpiskę, jakich filmów można się spodziewać w kolejnych dniach. Żegnam się z wami. Dajcie kciuk w górę, jeżeli się podobało i subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. Buziaczki, pa, pa!